O, ej, teraz coś widzę. Ej, chyba ja też. Chyba jednak nic nie widzę. Liczyłam na coś innego. Głównie gram w WoWa, czasem w Hearthstone'a, ogółem jestem fanką w sumie gier Blizzarda, także wszystko, co mają w bibliotece, to mnie na kompie też jest. Najczęściej gram w League of Legends, CSGO, pojawiają się też gry indie. Trochę się przygotowywałam i moją taktyką jest liczenie, że będę miała szczęście. Były to raczej takie krótkie obczajki tego, co się znajduje w internecie, ale mam nadzieję, że sobie poradzę. Mega się skupiam. Więc wydaje mi się, że u mnie jest włączony DLSS i stwierdzam to po tym, że te krawędzie są jakoś tak delikatniejsze, ładnie przechodzą, więc wydaje mi się, że tutaj jest włączony. Widzisz coś? Ma ktoś lupę? No właśnie. Ja myślę, że tym razem mam włączony. Tak? Tak mi się wydaje. Ja też wydaje tak mi się, myślę. Że jest troszkę u mnie delikatniej. Szczerze mówiąc, bardziej mi się podoba z włączonym, jeśli jest włączony i mam rację, bo jest takie milsze dla oka, jak to jest takie delikatniejsze i troszkę takie... Nie jest rozmyte, tylko jest takie... takie wygładzone. Okej. Okay. Badam tego krzaczka i uważam, że nic nie widzę. Jak u ciebie? Jak byłam przy wcześniejszym krzaczku, to wydawało mi się, że mam włączone, ale teraz jestem przy trawie i wydaje mi się, że mam wyłączone, więc szukam, nie wiem, ostrości, szukam rozmycia, czegokolwiek, co mogłoby mnie trochę chociaż naprowadzić, że tutaj na ławce krawędzie są takie troszkę jakby wygładzone, nie są takie super ostre, więc tutaj by mi tak podpowiadało, że chyba jest odpalone. Na co ja mam patrzeć? No wszystko! Obczajka wszystkiego! Ja myślę, że mam wyłączony. Nie wydaje mi się, jakby to było jakoś mocniej rozmyte, rozmazane w porównaniu do poprzedniego. Wydaje mi się, że krawędzie są ostre. Patrzę na ten łańcuszek tutaj, co jest przy długopisie. Wydaje mi się, że on jest mega ostry i w ogóle nie jest rozmazany, nie jest rozmyty. O! Ej, chyba coś widzę. Chyba namierzyłam. Na co patrzysz? Na taką małą budowlę drewniano-kamienną. Mm. Chyba widzę różnicę, a jak u ciebie? Póki co wydaje mi się, że mam tak samo, ale jeszcze muszę się upewnić. Wydaje mi się, że teraz też mam wyłączony. Albo wtedy miałam włączony, a teraz mam wyłączony. Wydaje mi się, że to futerko, które on tutaj ma przy zbroi i te krawędzie są albo tak samo ostre. W sensie krawędzie są, wydaje mi się, tak samo ostre jak były. Tekstury mi się wydaje, że są tak samo wyraźne jak były. Ale wydaje mi się, że wtedy futerko było bardziej rozmazane, a teraz jest mega takie szczegółowe i ostre. Dlatego myślę, że albo się wtedy pomyliłam, albo mam dwa razy pod rząd wyłączonego. Myślałam ogólnie, że właśnie tekstury będą rozmyte w sytuacji, kiedy DLSS będzie włączony, a odwrotnie, czyli że będą wyraźne i ostre w sytuacji, kiedy on będzie wyłączony. I właśnie to było bardzo zdradliwe, bo jednak się okazało, że no nie do końca tak jest. Było bardzo ciężko zauważyć jakąkolwiek różnicę.